firma Rembut zmodernizuje 3 ulice na osiedlu Hańcza. Wyłoniona w przetargu suwalska firma wyremontuje za około 3 miliony złotych ulicę Wrocławską, Legnicką i Katowicką. Termin wykonania tej inwestycji określiliśmy na koniec września 2018 roku, ale tutaj wykonawca deklaruje, że skróci go o 20 dni, czyli już z początkiem września przyszłego roku te 3 ulice zostaną zmodernizowane. Tak jak wspomniałem, kwota to prawie 3 miliony złotych, zostanie ona podzielona na 2 lata, czyli w roku 2017 wydamy na ten cel 1 milion złotych, natomiast w przyszłym roku resztę tej kwoty, czyli prawie 2 miliony złotych. W ramach tej inwestycji powstaną oczywiście utwardzania wszystkich ciągów jezdnych, powstaną chodniki, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, czyli tak naprawdę takie ulice z XXI wieku w tym miejscu powstaną. Mieszkańcy osiedla Hańcza nie mogą narzekać na brak dofinansowania ze strony administracji miejskiej. W ciągu ostatnich 5 lat miasto zainwestowało tutaj ponad 12 milionów złotych. Rozwiązujemy już sprawę kompleksową, jeżeli chodzi o drogi na osiedlu Hańcza. Zostanie tam dosłownie do utwardzenia jeszcze kilka pojedynczych ulic, które również sukcesywnie w latach kolejnych będą utwardzane. Kolejność wykonywanych prac wynika z planu przyjętego przez Komisję Strategii Rozwoju Programu Budowy Dróg Osiedlowych w Suwałkach.